Dzisiaj chciałem zaprezentować takie radio firmy General Electric z połowy lat 70. Radio siedmiopasmowe. Tutaj przy przełączaniu widzimy te wszystkie pasma. Tutaj jest do nich skala. Jest to CB, czyli Citizen Band. Mamy tutaj dwa pasma dźwięku z telewizji. W latach 70., 80. telewizja była nadawana antenami takimi naziemnymi, no i głos można było łapać, to było tutaj bardzo popularne. Więc tutaj mamy te programy. Program drugi, CBS, trójka, czwórka, NBC, piątka, Fox 5, szóstka to nawet nie wiem, siódemka, NBC, ósemka, dziewiątka, dziesiątka, jedenastka, dwunastka i trzynastka. Fale średnie, UKF, tutaj jest pasmo takie otwarte, tutaj można złapać na tym krótkofalówki policji, czy też straży pożarnej. No i tym siódmym pasmem to jest kanał pogodowy, który się włącza tutaj, a do łapania kanału pogodowego kontrole są z tyłu radia. Tutaj jest to pokrętło właśnie do łapania pogody. Radyjko gra bardzo ładnie. Może posłuchajmy. Na tym paśmie to nic nie będzie. Na CD. Na telewizji to też nic nie złapiemy. Ale na falach średnich jest pełno stacji. Fried. My plan to address inflation starts with simple proposition. Respect the Fed. Respect the Fed's independence, Biden. To leave, like Jeannie was saying, I had to leave for my own. I walk in. First place. Stay cool this summer with AC Pro refrigerant and O'Reilly Auto Parts. Right now, get a $15 O'Reilly Auto after. Krótkofalówki, nie wiem, czy to policja, czy straż pożarna. No i na samym końcu mamy kanał pogodowy, który się włącza tutaj na dole. A dosterowuje go się tutaj z tyłu. Zephyr Hills, Clearwater, St. Petersburg, Brandon, and Tampa.
night.